Jeśli można wierzyć doniesieniom dochodzącym z Brooklynu, Spider-Mani stali się potężniejsi, niż byśmy tego chcieli. Magiczne portale, wagony metra znikające z torów, wozy strażackie latające nocą po niebie, a w samym sercu akcji nowszy Spider-Man. Strzelanie siecią i niszczenie mienia nie wystarczyło. Teraz w grę wchodzą jeszcze mistyczne sztuczki. Czy jego pragnienie siania chaosu nie ma granic? Jest mi niemal żal tego grzesznika, któremu znane są jedynie zbrodnia i destrukcja. Nawiasem mówiąc, zdaje się, że Spider-Man brata się ze znaną złodziejką Black Cat. Ich kostiumy są zapewne uszyte z tych samych plugawych szmat. Jeżeli ich komitywa nie dość jasno świadczy o zamiarach Spider-Mana, to mam dla was opowiastkę. Śladem Spider-Manów bez przerwy kroczą tak zwani łowcy. Już rozumiecie? Spider-Mani są jak magnes na złoczyńców. Teraz Black Cat najwyraźniej zniknęła. No to żegnamy! Jeśli magia naprawdę istnieje, musimy ufać, że jest ktoś, kto wykorzysta ją dla dobrych celów i kto pozbędzie się zakały naszego miasta znanej jako Spider-Mani. Obyśmy przeżyli choć jeden dzień bez pajęczych incydentów. Najpierw muszę się zmienić w Milesa. Rozejrzę się po terenie. Incognito. Nie widzę żadnych zbirów. Chcemy popatrzeć z bliska? O. Witam! Jestem Quentin Beck, mistrz iluzji. A to jest Betsy, moja wspólniczka, oraz Cole, moja konsultantka. A to... nowa generacja rozrywki. Nie ma opcji. Znakomicie! Cole, odważny młodzieniec, gotów zobaczyć przyszłość na własne oczy. Czy ktoś jeszcze ma tyle śmiałości w sercu? Chodźcie, zapraszam, doświadczcie przyszłości! Na wprost jest pulpit. Po prostu idź dalej. Jeżeli dobrze się bawisz, poleć atrakcję znajomym i odwiedź jedno z wielu misteriów, które są rozsiane po całym mieście. Wstęp na razie darmowy. Dziękuję, Betsy. Na pewno to zrobię. Spersonalizujmy twoją rozrywkę. Patrząc na te obrazy, pomyśl o swojej przyszłości. O czym marzysz i śnisz? O tak, o takie dane nam chodzi. I gotowe. Nie wierzę! Udanej zabawy. Bez obaw, będę cię słuchał i obserwował. Jeżeli poczujesz się niekomfortowo, po prostu daj nam znać. Miłego spełniania marzeń. Dobra, do dzieła! O, nieźle! Daję radę! Właśnie tak! To rozumiem!
Dzieje się, ludzie! Jazda! Dobra, przystopujmy trochę. Pięknie! No, dajemy czadu! Nie słyszę was! Musi tego spróbować. Ale nic nie widzimy. Możesz opisać, co się dzieje? Dawałem czadu w klubie! I nagle pojawiły się jakieś spiry, żeby spuścić płomot! O, rany. Ale chyba jesteś cały. Daję sobie radę! Mógłbyś wyciągnąć wtyczkę czy coś? To nie takie proste. Ale się staramy. Ekstra. W mojej głowie? Przygotowując iluzję, Beck kazał mi pomyśleć o przyszłości. Czy to o tym właśnie myślałem? Czy nadal dajesz sobie radę? Ledwo! Bądź dzielny! To tylko chwilka! Te nowe moce! Beck mówił, że to spełnienie moich marzeń! Wygląda...
raczej jak koszmar. Jest mikser! Biegnij! Szybko! Jeśli dokończysz utwór, to może uda ci się przerwać program. Dobra. Jest! Widzisz wyjście? Biegnij! Dobra. Pora spadać. Jesteś cały? Tak. Bardzo przepraszam. Dowiemy się, jak do tego doszło. Ale na razie... Miles! No więc, co to było? O! Rozrywka przyszłości zawiera jeszcze kilka błędów. Cześć, Pete. Fajna kurtka. No i buty, naprawdę zarąbiste. W sumie to wszystko super. Hej, Miles. Ganki? O, chłopaki, to mój przyjaciel Harry. Niedawno wrócił z zagranicy i otwiera tu nową fundację badawczą. Chyba my otwieramy nową fundację badawczą. Cześć, miło mi. Nowa praca. Znajdziesz czas na korki? Coś się wymyśli. Idziemy? Właściwie tamta atrakcja trochę mnie zmęczyła. Spadamy? Okej. Miło było cię poznać. Ciebie też. W porządku? Tak. Wiesz co, złapiemy się później. Może zagadaj Milesa. Sprawdź, jak się ma. Jasne, zagadam. Okej. Wydawali się spoko. Szkoda, że przegapią najlepszy wieczór w życiu, a? Dobra, plan jest taki. Dziś robimy sobie wieczór najlepszych hitów naszego dzieciństwa. Na szczycie listy ulubione atrakcje każdego z nas. Zapraszam! Dobra, do dzieła. Chodźcie śmiało! Nie masz pojęcia, z kim zadzierasz. Powodzenia. Przyda ci się. Ej, Pete, dasz radę. Dobra, zawodnicy. Palce na spuście, wzrok na celu. I ruszyli. Wielki turniej Coney Island powrócił po 3 latach, a nasi dawni zawodnicy są w wyśmienitych nastrojach. Harry, co ty wyprawiasz? Rozpraszam cię. No ba. Nie, żeby to coś dało. O, nieładnie. Dawaj, Pete. Bierzesz jego stronę? O, nie wspieram osób. Mocne! I powracający list zachował koronę. Czekajcie! Nie chcecie nagrody? Nie, nie, dzięki. Chętnie przyjmę koronę. Yeah! Sorry, śpieszę się. Następna pozycja na liście. MJ Watson i Damon Shipley. Hej, sekunda. Jak mogłem dać się na to namówić? Ach, czujesz ten zapach popcornu? Jak możesz myśleć teraz o jedzeniu? Znasz mnie. Mam wiele talentów. Jasne. Zabawę z sokowirówką mamy już z głowy? Już zapomniałam, jakie to fajne. Następna pozycja na liście. MJ Watson i Demon Szybkości. Tak! Po drodze skorzystajmy z innych atrakcji. Jeśli się uda, jakąś nagrodę.
Zium, zium, zium. Nie wiedziałam, że tak lubisz koszykówkę, Harry. Ostatnio mam tyle energii, że mogę wszystko. O, no proszę. Tak, pokaż mu, jak to się robi. Tak, o to chodzi. I jest kolejna pieczątka. Piramida nas wzywa. Rzucasz piłką i strącasz puszki. Nawet dziecko da radę. Podobno piramidy to najbardziej stabilna konstrukcja. Przekonajmy się. Znam kogoś, kto przewalił na piramidzie 20 baksów. Tak, tak. To nie powinno być możliwe. Kolejna z głowy. Sprawdzimy, jak silna jest nasza miłość. Moja wina. Okej, idźcie potwierdzić swoją wielką miłość, a ja pójdę sam. Sprawdzę, jaki dziś ze mnie Casanova. Powodzenia. Wielka miłość? Zero presji. Co ta maszyna może nam powiedzieć? Na przykład, że powinniśmy razem zamieszkać? Albo, że teraz jest za dużo na głowie, żeby o tym myśleć? Tak, może. Wow, coś tu się nie zgadza. Co ten automat w ogóle sprawdza? Naszą temperaturę? Albo nasze pH? Wątpię, żeby była tak zaawansowana. Tutaj, teraz spróbujmy tego. A może go karty? Z tobą za kółkiem? Podziękuję. Ruchy, gołąbeczki! Jeszcze cały park przed nami! Spokojnie, pomogę ci. Czy to? Tombstone? Co on tutaj robi? Chyba pracuje jako mechanik i ratuje ludzi. Wielkie dzięki za pomoc. Mogą źle się skończyć. Może lepiej chodźmy obczaić kolejkę. Tombstone, Mysterio. Ten park działa na byłych superzłoczyńców jak magnes. No. Chodźcie, wycieczka szlakiem wspomnień jeszcze się nie skończyła. Co to było? Ktoś cię rzucił. Tędy chyba nie przejdziemy. Trzeba sprzątnąć. Chodźcie, usiądziemy z przodu. Panie przodem. Mój dżentelmen. Wszystko git? Denerwuję się. Będzie dobrze. To miejsce wydaje się teraz o wiele mniejsze. Trochę minęło. 10 lat temu bilety były tańsze. Ale nasze kieszonkowe też było o wiele niższe. Tak. Kto by pomyślał, że osoba, której Harry oddał nagrodę, siądzie obok niego podczas przejażdżki? To byłaby naprawdę urocza historia. Powiemy jej? O czym? A o czym wy tam szepczecie? Tylko przypominam MJ, żeby nie wystawiała rąk poza wagonik.
No nie? Potrzebowałam tego. Nieustraszony przywódco, co teraz? O, stacznia, atrakcja naszego wieczoru. Tak zwany siłacz. Siebie, stary. Nigdy nie trafiłem w ten dzwon, ale wciąż marzyłem. Ciągle wracałem. Teraz ci się uda. Czego pragnie twój ulubieniec? Kto? Dona? Niczego. Nie wspominam. To może być dobre. Hej, ty! To najlepsza noc w moim życiu. Hej, Harry! Zgadzam się! Chcę tu urządzić urodziny w tym roku. Nie sądziłem, że doczekam kolejnych. Będzie ich jeszcze wiele. Tak czy siak. Kto? Dona? Niczego. Nie wspominał o mnie. Wciąż nie wierzę, że to twój szef. Muszę coś przywalić. Chyba pójdę zobaczyć, czy ten automat z fantami nadal wymaga takiej finezji. Idziecie? Za chwilę dołączymy. Dobrze, że się spełnia. Wyławia fanty z maszyny? Mówię o fundacji. Fantastycznie, że pracuję pomagając innym. Twoja książka na pewno pomogła wielu ludziom. Zawsze jesteś optymistą, co? Ty w sumie lepiej tak. Nie do wiary. Na automacie jest nowy rekord. Nie mogłem to przebić. Straszne. Czy to zbiornik? Nieźle. Dzięki, ale ja zdecydowanie daruję sobie pływ. Serio? Kiedyś lubiłeś pływać. Miałeś osiągnięcia. Tak jak mówiłaś, MJ. Ludzie się zmieniają. Dzięki, Pete. W końcu! Przywalmy hydrom. Ta, do dzieła! No dobra, hydro. Wyłaźcie, wyłaźcie, gdziekolwiek jesteście. Stary, trochę przesada. Mam cię. No co? To nie świnki. Przecież nie zagrożę, że zdmuchnę im dom. Pomyślałeś o tym, żeby, no nie wiem, darować sobie? Nie, ale dzięki za uwagę. A masz, głupia hydro! Hej, MJ, w porządku? Tak, dzięki. Tak, MJ, pokaż mi siłę przeciwstawnych kciuków. Potrzebowałam tego. To czyją twarz widziała? Na kretach? Klasyczne przeniesienie. Totalnie Johna, prawda? Jeszcze jedna i bingo! Trochę w prawo. Teraz do końca! Przepraszam. Siłacz! Dobra! Co za idiotyczne wyniki? Za tobą! Tak wykupię dodatkowe ubezpieczenie. Ale wieczór, co? Piękna pogoda, zapach hot dogów, śmiech ludzi. Patrzcie, nawet trochę widać stąd gwiazdy. A chyba samolot. Jest miło.
Jak o tym pomyśleć, to rzadko gdzieś bywamy. O, hej, skoro wróciłem, może być jak kiedyś. Nasza trójka znowu razem. Hulaj dusza, czegoś tam. Wiecie. Piekła. Piekła. Sorry. Pita! Kto gra pierwszy? Pete, dawaj! Ale co do tych gwiazd, to mam rację. Pięknie! Ostrożnie, nie zrób sobie krzywdy. Jedyne, co może tu ucierpieć, to twoja duma. Chłopcy, chłopcy, bez dąsu. Sorry. Co? Okej. To chyba faktycznie mój rok. Harry, to było nieoczekiwane. No, nie mam pojęcia, jak to zrobiłem. Okej, okay, a co powiecie na coś bardziej spokojnego? Kolejka do diabelskiego młynu jest krótsza. Płyn wygląda świetnie. Chcecie się przejechać? Pachnie boskwo. Ej, Harry, chcesz tego chili doga, o którym wczoraj tak marzyłeś? O rany, nie po tej kolejce. Tak mnie wytrzęsło, że nadal przelewa mi się w brzuchu. Komuś watę cukrową? Nie mogę. Jestem na diecie. Lekarz za. Dla mnie za słodka. Szlaga. Jakie to uczucie? Jest dziwnie wysoko. Czy pytasz o bycie przystojnym? Albo czarujący. A bycie Peterem? Bycie Peterem jest spoko. Oboje potrzebujemy więcej takich wieczorów. Tak, zawsze tak mówimy, ale... Tym razem na mały palec. Znaczy, nie teraz. Za wysoko. Dobra, odroczona obietnica na mały palec. Czeka na nas nagroda! Pobyt Coney Island nigdy się nie zmienił. Miło się tak powłóczyć. Oglądać inny. Nie pamiętam, kiedy ostatnio mieliśmy tego przyjaciela. Minęły chyba całe wieki. Też jakoś ale inne zajęcia. Ted, dzielasz tych korków w każdej wolnej chwili. Tak, najwyraźniej. Wy to zawsze harowaliście jak jakieś woły. Czasem trzeba się zatrzymać i trochę pożyć. Mówi gość, który założył fundację zaraz po tym, jak przywrócono mu funkcje życiowe. Wiem, jakie to szczęście, że dostałem drugą szansę. Mam obowiązek dobrze ją wykorzystać. Nie tylko w pracy. Jest uroczy, zmieści się w torebce. Wiecie, że nigdy tego nie zdejmę, nie? Zamierzasz przyjść w tym do biura? Współwłaściciel pozwala. Tak,
Hej, teraz wy nieco się pomigdalcie, a ja może załapię się na kilka jednorożców. Wyglądasz na szczęśliwego. To zabawne. Harry dostał drugą szansę, ale czuję, że ja też ją dostałem. Będzie z was genialny zespół. Bugle coś wrzuciło. Czy jesteś na pierwszej stronie? Będziesz redaktorką. Mogłem wziąć szampana. Łowcy, skorpiony i eksplozje, ojej. Johna wybrał artykuł nowego. Och, MJ, ma już 5000 wyświetleń. Muszę napisać coś innego. Jakoś go przekonać. Hej, coś wymyślisz. Jak zawsze. I hej, gdybyś potrzebowała pomocy Spidermana z sąsiedztwa, to z nas też byłby niezły zespół. Choć nie zawsze pamiętam o szampanie. Nadrobimy. Poszedł tędy! Zjeżdżać! Pilnować Tombstone'a! Czyńce teraz polujecie? Misterio? Tombstone'a? Majok nie może nas przeszkodzić! Nie spodziewaliście się mnie, tak? Ja was też nie! Chciałem tylko jeden wolny wieczór, ale nie! Zostały poszły! Odbiór! Udało nam się już dostać do Tombstone'a, ale nie możemy... Jest podzianka! Myślę, że Melina i Bosk przyjaźni nam nie pokałają. Nie pozwolę, żeby zrobili krzywdę ludziom w parku. O nie! Harry! Uwaga na sieci! No dawaj, Harry, odbierz, odbierz! Hej tu, Harry, zostaw wiadomość. MJ! Harry nie odbiera telefonu! Nie mogę się opędzić od tych łowców! A nigdzie go nie widzę! Za chwilę nasz kosz będzie na ziemi. Ty też na siebie uważaj! Wszędzie chodzę ze swoim symkariańskim pomocnikiem. To tak nazywasz swój Sable Stingray? Wciąż nad nim pracuję. Dam znać, jak znajdę Harry'ego. Blokuj kuszą! Dajcie się trafić. Ah!
zbliżają się do toru. To tam pracował Tumsa. Jest twardy, ale oni też. Chłopcy, odpalcie silniki i niech wygra najlepszy pająk. Nie chciałem tutaj. Spider-Man czy Tumsa? Poszczęściło się nam. Mamy obóz. MJ! Masz Harry'ego? Nie, ale widziałam Misterio. Zbiry Kraydena nie interesują się nim. Wcale. Czyli chcą tylko Tombstone'a. Dzięki za cynk! No. Będę szukać Harry'ego. Mam cel. Dodatkowe jednostki są w drodze. Superzłoczyńcy jego zwierzyną! Pewnie nie zechce wysłuchać mojego kuratora. Jak mu powie, że się zmieniłem. Po tym, jak zabił Skorpiona? Raczej nie! Odciągnąć pająka! Już! Już jestem, Loni! Spadaj, nie spadaj. O nie. Przepraszam, Loni, naprawdę chcę ci pomóc.
Będzie dobrze. Pogadać. No, musimy. Spider-Manie. Wiem. Ale najpierw, dlaczego wyłażą z ciebie macki? To chyba skutek terapii. Doktor Connors powiedział, że to inteligentny egzoszkielet, ale nie wiedziałem, że może... Czekaj. Wiesz, co to znaczy, prawda? Obaj mamy supermoce. Pomyśl, co możemy zrobić, żeby uzdrowić świat! Wybacz. Chyba muszę jeszcze ogarnąć, jak to działa. Wiesz... Tak mi przykro, że nie mamy ultranowoczesnego laboratorium, żeby to przetestować. Pójdę sprawdzić, czy jest pusto. Widzimy się. Czekam na telefon. Hej, widziałem, co się stało na koni. Co to było? Cóż, pamiętasz mojego kumpla Harego? To był on?
Jak to? Szczerze, nie mam bladego pojęcia. Chyba ta terapia go tak... O, to Harry. Muszę kończyć. Hej, oczyściłem fundację. Dobra, polecę tam. Polecę. Ile razy tak mówiłeś i dosłownie poleciałeś?